Pan senator Adam Szejfeld. A panią zapisuję. Dziękuję, panie marszałku. Ja mam do pana ministra trzy pytania. Jedno dotyczy poruszonej już kwestii pożyczek, ale chodzi mi o coś innego. Sam pomysł tego, żeby jeden fundusz państwowy innemu funduszowi państwowemu pożyczał pieniądze, no jest chyba godny krytyki. Na pewno jest to sytuacja niezrozumiała. Ale jeśli już państwo proponujecie takie dziwne rozwiązanie, to gdy mamy do czynienia z tak gigantyczną, o niewyobrażalnie gigantyczną kwotą, 9 miliardów złotych, to chciałbym zapytać, na jakich warunkach jest ta pożyczka ma być udzielona. Jest podane, że ma być nieoprocentowana, ale jakie inne warunki? Na jak długo? Kto, kiedy, z czego, z jakich dochodów ma to spłacić? A jeżeli to ma być w sposób dorozumiany pożyczka taka udzielana ad calendas graecas, no to po co i kogo rząd mami, używając pojęcia dosyć jasnego, jasno określonego, czyli pożyczki. Druga kwestia, to są sprawy, powiedziałbym, formalne i związane z zasadami państwa demokratycznego i szacunkiem dla obywateli, których sami państwo niemalże codziennie nazywacie suwerenem, tylko nie szanujecie tego suwerena. Chodzi mi o kwestię, po pierwsze, braku konsultacji społecznej. Każda ustawa. To nie jest prawda, że tylko i wyłącznie ustawy rządowe muszą podlegać konsultacjom. Raz międzyresortowym, dwa społecznym. Ale każda ustawa, także i poselska, choćby z szacunku do zasady demokratycznego państwa prawnego, choćby z zasady szacunku dla obywateli, powinna podlegać konsultacji, ale jeśli dotyczy tak wrażliwych kwestii i tak wrażliwego tematu, to tym bardziej powinna być konsultowana, zwłaszcza ze środowiskami zainteresowanymi. Nic nie wiem, żebyście państwo konsultowali tę ustawę ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Pomijam już wątpliwość czy pytanie, czy konsultowaliście to z tymi, którzy mają się składać na ten fundusz i muszą ze swojej ciężkiej pracy odprowadzać pieniądze na ten fundusz. No i trzecia kwestia, wejście w życie projektowanej ustawy. Następny element łamania i zasady państwa demokratycznego, ale także łamania zasad zawartych w Konstytucji, a potwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny zresztą niejednokrotnie, bo proponujecie tu państwo praktycznie brak vacatio legis. Chciałbym, żeby pan minister odniósł się do tych trzech rzeczy. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, panie ministrze. Dziękuję, panie senatorze. Panie marszałku, panie senatorze, już w jaki sposób odpowiedziałem na te pytania? Czy pan senator też potwierdził, to jest projekt poselski. Projekt poselski nie musi zgodnie z prawem być poddawany konsultacjom społecznym, co nie oznacza, że nie może trafić, ale w tym przypadku tak się nie stało. Ja reprezentuję stronę rządową. Myśmy nie byli uczestnikami konsultacji w sensie takim, że nie było stanowiska rządu tego projektu. Projekt był poselski i trudno mi się do tego odnosić, dlaczego nie było tej formy konsultacji. Także tyle mogę odpowiedzieć w tej sprawie.